Cześć, siema. Witam Was na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie, tak jak pewnie już widzicie po tytule lub miniaturce, o granatach zapalających w CS-ie. Mianowicie grając ostatnio turniejowe, czyli 2 godziny temu, napotkałem na pewne bugi związane z kupnem tych oto granatów oraz co jest tam napisane. Przejdźmy najpierw do granatu po stronie CT. Jest to mapa Cobblestone, bo dzisiaj grałem na Koblu i na Mirku. Pokaż wam jeszcze na Mirku. Granat zapalający. Jest napisane, że kosztuje 600. Tutaj odjęło nam 600. Faktycznie jest granat zapalający 600. Przejdźmy teraz jednak po stronie Terro. Jak większość osób, które grają w CS-a, na pewno wiedzą, że koktajl Molotowa kosztuje 400. Chwilkę, bo muszę zrestartować, bo hajsu nie ma. I 600. Jest napisane, że 600. Jest koktajl Molotowa. Tak samo tutaj 600 jest napisane. Ale zobaczcie, co się stanie, kiedy ten granat kupimy. Spójrzcie tutaj. Zwróćcie uwagę, tu co się pojawi pod hajsem. Minus 400. Czyli jest to bug raczej tutaj z tym, ale może Valve coś będzie z tym kombinowało. A teraz pokażę wam jeszcze, co jest na Mirku, więc przejdźmy na Miraża. Dobra, więc jesteśmy już na Mirażu, sorry za to szczekanie, ale musiałem sobie tak ręce nastawić, wiecie o co chodzi. I sprawa na Mirażu prezentuje się kompletnie odwrotnie niż na Koblu, mianowicie tutaj Molotow kosztuje 400 i jest napisane tu też, że kosztuje 400, jak go kupimy, wszystko jest ok, działa tak samo, ale przejdźmy teraz na stronę antyterrorystów i zobaczycie, co się wydarzy. Tylko chwilę, bo... I zaraz. Zwróćcie teraz uwagę, że mam 400 dolarów tutaj. Nie chodzi mi o to, że zmieniłem stronę i mi nie przybyło hajsu, nie chodzi o to, tylko zwróćcie, że mam to 400 dolarów. Granaty, granat zapalający 400. Pokazuje mi, że mogę go kupić, a Molotow kosztował 400, a granat zapalający był na Koblu. Dobrze. Ale klikam, nie działa. Kupiłem dwa flesze i miałem 400, tak? Zrestartuję i teraz wam pokażę, że jest to po prostu zwykły błąd graficzny, chociaż jak miałem 400, pokazywało, że mogę to kupić, ale odjęło nam 600. Tak więc myślę, że Valve naprawi to w krótkim czasie, a na razie nie widziałem nic na YouTubie, bo sprawdzałem przed odcinkiem, czy Mervo, 4Life, Mixer, Matthew lub ci właśnie, co się zajmują tym CS-em bardziej, nagrywali o tym, ale nie nagrywali jeszcze tych, których ja oglądam. Tak więc może Valve będzie chciało zamieniać, żeby zapalający jest gorszy i kosztował mniej, a Molo było droższe, bo jest lepsze. Nie wiem, to już zostawiam wam do ocenienia, możecie się podzielić swoją opinią w komentarzach. A tymczasem to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, to możecie zostawić łapkę, oczywiście subskrypcję. I zapraszam was też na mojego Twitcha. Tutaj macie na czacie mojego Twitcha, na którym bardzo często teraz są streamy. I wiem, że mikrofon szumi i jest dosyć niewyraźny i tak dalej. Ale z czasem postaram się to zmienić, bo dopiero właściwie zaczynam raczkować na tym YouTubie oraz na Twitchu. Tak więc dzięki za oglądanie jeszcze raz. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.